Apostoł Filip w Samarii to temat pierwszego czytania z Dziejów Apostolskich, przeznaczonego na dzisiejszą niedzielę. Filip przybywa do tego pięknego miasta i głosi Ewangelię. Czy tłumy go słuchają? Tak, słuchają. Dlaczego? Bo głoszoną naukę potwierdza licznymi znakami. Niektóre są bardzo spektakularne. Z ludzi opętanych wychodzą duchy nieczyste. Osoby chore, zarówno fizycznie, jak i duchowo, doznają uzdrowienia. A co dzisiaj ze znakami? Czy po 20 wiekach istnienia Kościoła i chrześcijaństwa są jeszcze obecne? W świecie, w Kościele, w Twoim i w moim życiu? Jeżeli mówimy o znakach, to najczęściej mamy na myśli te drogowe. Na poboczu naszych dróg poustawiali je ci, którzy wiedzą, w jaki sposób mamy bezpiecznie dotrzeć do celu. Można powiedzieć, że każdy z nas jest wędrowcem. Przez ileś lat swojego życia wędruje do określonego celu. Dla chrześcijan tym celem jest nie tylko kolejny stopień kariery zawodowej, dobra ocena w dzienniku, fajna żona lub mąż. Jest przede wszystkim niebo. I choć czasami zapominamy, to jednak Boże znaki mają nas prowadzić przede wszystkim ku temu życiu. Jakie są te znaki? Te najbardziej klasyczne to dekalog, przykazania, Ewangelia. To prawdy, które daje nam Kościół. Jak je traktujemy? Czy niezbyt często mówimy, że nas zniewalają? Gdy rozmawiam z młodymi ludźmi, to często zauważam słowa powtarzane niczym mantra. Dekalog, 10 razy nie, to takie niemodne. Ale pytam się ich wtedy, czy jeżeli jedziesz samochodem i widzisz zakaz skrętu, to traktujesz się jako niewolnik? Nie, odpowiadają. Doskonale wiemy, że ten znak ostrzega nas przed niebezpieczeństwem, które jest po jednej albo drugiej stronie drogi. Podobnie dekalog. To znaki, które ustawił na drodze życia Bóg, aby ostrzegały nas przed niebezpieczeństwami, które nam grożą. Ale są także znaki, z których nieczęsto korzystamy, a być może nawet ich nie zauważamy. Takim znakiem może być dla Ciebie dobry spowiednik, kierownik duchowy, może być słowo, które Bóg w Ewangelii daje na każdy dzień. Może być również drugi człowiek, Twoja mama, tato, Twój kochający mąż albo żona. Przez swoje słowa, rady, życzliwe sugestie wskazuje Ci określoną drogę do dobrego celu. Czego słuchasz? Bardzo mocnym i szczególnym znakiem, który zostawił nam Bóg, jest Ewangelia. To w nich zostały przez uczniów Chrystusa spisane Jego słowa, znaki, jakie zdziałał i cuda, których dokonał. To w nich zostało opisane życie. Czym jest Ewangelia? Dla mnie jest bardzo specyficznym lustrem, w którym mogę się przejrzeć. A czym jest lustro? No właśnie. W naszym życiu dość często stajemy przed nim. Najczęściej rano, wychodząc do pracy, idąc do kościoła, udając się na jakiekolwiek przyjęcie, uważnie przeglądamy się w lustrze. Chcemy dobrze wyglądać. Dbamy o to, aby nasza twarz była czysta, ubranie gustowne, aby nasze defekty były niewidoczne, ale podkreślone były nasze zalety. To oczywiste. A co, jeżeli lustrem naszego życia stanie się Ewangelia? Po pierwsze, nie będziemy w nim przeglądać swojego wyglądu, ale swoje serce, czyny, relacje. To tam, jak mówią ojcowie Kościoła, możemy znaleźć konkretne wskazówki do bezpiecznego wędrowania w naszym życiu. To tam zobaczysz, czy twoje serce jest rzeczywiście czyste. Dzisiaj Chrystus w Ewangelii mówi, że możemy Go zobaczyć, że jest obecny w swoim duchu, którego już nam zesłał. Ten duch to specyficzne zwierciadło Jego miłości, Jego działania i Jego mocy. Jest jednak pytanie, czy chcemy Go zauważyć? Zauważ Go w swoim życiu.